Kibuc miał być spełnieniem marzeń, rajem. Miał stworzyć nowego człowieka. Dlaczego ten jedyny tego rodzaju dobrowolny projekt się nie powiódł? Faktycznie, ten projekt to przede wszystkim sen. To idea i to jest projekt, moim zdaniem, przede wszystkim filozoficzny. I można powiedzieć, że także literacki. Sam Marx niejednokrotnie wyrażał nadzieję, że przyjdą takie dni, kiedy ten projekt się spełni. Ale też powiedział, że ma nadzieję, że on już tego nie dożyje. Kiedy szukam najprostszej definicji, a to nie jest prosta definicja, ale myślę, że kibuc był splotem filozoficznego materializmu z idealistycznym socjalizmem. Po pierwsze, nie jestem pewna, czy możemy w ogóle poruszać się w tych samych terminach i czy ja tak samo jak pan rozumiemy terminy, którymi się pan posłużył. Myślę, że do tego równania należy dodać przede wszystkim codzienność, po prostu dzień codzienny i życie ludzkie. Myślę, że to doświadczenie kibucowe pokazuje, że nie można mówić o kibucu w kategoriach biurokracji, papierów i terminów, ponieważ ta spektakularna porażka, bo trzeba powiedzieć, że ona była spektakularna, wynikała ze zderzenia z życiem. Czy w ogóle taki eksperyment może się pani zdaniem udać? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że on w jakimś sensie się udał, to znaczy przez 3 pokolenia i praktycznie 70 lat. Na pewno to zależy od perspektywy, którą przyjmiemy, czy ta próba się udała, czy się nie udała. Na pewno zaistniała. Dla mnie, nawet jeśli to była porażka i oczywiście nie chciałabym, żeby w tej formie taka próba się powtórzyła, to myślę, że ona daje bardzo dużo do myślenia, jako pewien eksperyment społeczny, myślowy i filozoficzny. System nie służył ludziom do życia, lecz do realizacji ambicji i marzeń, pisze pani w Byliśmy przyszłością. Czy warto poświęcać życie takiemu przedsięwzięciu? No więc myślę, że z tej perspektywy przede wszystkim miałam szczęście, że co prawda urodziłam się w tym eksperymencie czy w tym projekcie i trochę też dla tego projektu, ale miałam połowę życia kibucową i połowę życia zupełnie inną. To znaczy, że dla mnie to doświadczenie w którymś momencie się skończyło. Dla mnie bardzo ważne jest i bardzo też w pewnym sensie wzruszające, że byli ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili temu projektowi, tak jak na przykład moi rodzice i ludzie z ich pokolenia. Już na początku pani książki pojawia się pojęcie dla człowieka wychowanego w zwykłej, jeśli można tak to ująć, rodzinie kompletnie obce, rodzina biologiczna. Zawsze tak pani myślała o najbliższych? To był przede wszystkim pewien zabieg na potrzeby książki, zabieg literacki. Chciałam pokazać ten eksperyment społeczny, eksperyment budowania nowej, zupełnie inaczej pomyślanej rodziny, gdzie przed drzwiami nie jest napisane: tutaj w szczęściu mieszkają rodzice, dzieci, tata, mama i kotek, ale rodziny zupełnie innej, gdzie dzieci mieszkają osobno, gdzie nie mają kontaktu z rodzicami. Uderzające jest też wyraźne oddzielenie dzieci od dorosłych, z którymi kontakt był bardzo skąpy. Kim się pani czuła bardziej w dzieciństwie? Neman czy narcyzem, jednym z dzieci w swojej grupie wiekowej? Dla mnie te dwie perspektywy tożsamościowe były bardzo ze sobą związane i splecione. Trudno mi je w ogóle oddzielić. Tym bardziej, że w kibucu wszystkie dzieci mówiły w czasie przeszłym. Robiliśmy, byliśmy, bawiliśmy się. Jakoś teraz z tej perspektywy zupełnie nie mogę tego oddzielić. A kiedy spotykała pani ludzi spoza kibucu, jak się pani czuła na ich tle? Czy ten inny świat wydawał się pani lepszy? Muszę powiedzieć, że przede wszystkim patrzyliśmy na świat zewnętrzny wobec kibucu i na ludzi tam mieszkających jak na ludzi biednych, w sensie mentalnym. To znaczy ludzi, którzy żyją w niskim świecie materialnym, pozbawionym ideałów. Chciałabym podkreślić z uwagi na polskiego słuchacza i czytelnika, że to był projekt dobrowolny. To nie był projekt totalitarny. Byliśmy w 6% populacji, można powiedzieć w elicie. I sami się tak właśnie postrzegaliśmy, jako wybrańców, jako pewnego rodzaju elitę. Dlatego, jeśli chodzi o nasz stosunek do świata zewnętrznego, to przede wszystkim czuliśmy pewnego rodzaju litość, takie politowanie, że inni nie dostąpili takiego zaszczytu jak my. Do tej pory kładłem nacisk głównie na negatywne aspekty życia w kibucu, ale trudno nie dostrzec też tego, o czym pani wspomniała, jego heroicznego wymiaru, bo właściwie wszystko tam opierało się na pracy rąk.
Myślę, że motyw pracy ludzkich rąk, rękodzieła, twórczość w kontekście kibucu jest dla mnie i w samej książce bardzo istotny. U Marksa też jest wątek twórczości w sensie czysto fizycznym i twórczości pracy w sensie metaforycznym. Jeśli myślimy o tym projekcie, czy w perspektywie negatywnej, czy pozytywnej, warto o tym aspekcie tworzenia i pracy pamiętać. Dużo jest w pani książce poetyckiego niemal języka, który współgra z chyba całkiem szczęśliwym dzieciństwem. Gdyby pani mogła dziś wybierać, to czy zdecydowałaby się pani na takie samo dzieciństwo, jakie pani przeżyła? Dla mnie i dla moich przyjaciół z okresu kibucu to pewien paradoks. To znaczy, każdy z nas myśli i myślimy tak wspólnie o naszym dzieciństwie jako o dzieciństwie szczęśliwym. Jednakże żadne z nas nie chciałoby, żeby jego dziecko lub krewny w ten sposób żyli. Czy w ogóle możliwe jest, a taką próbą był właśnie kibuc, stworzenie nowego człowieka? Według mnie ten projekt stworzenia nowego człowieka się nie powiódł. To jasne nawet z perspektywy jedynie mojego doświadczenia. To była próba stworzenia nowego człowieka poprzez jego wychowanie. Choć dzieci oddzielono od rodziców, były bardzo do nich podobne, a rodzice nadal stanowili dla nich główny wzór. I myślę, że pomimo wszystkich prób, ten nowy człowiek nie został stworzony i nawet nie było na to szansy. Jednak sama próba dała pewien nowy obraz tego, jak człowiek wzrasta i jak się wychowuje. Sądzę, że to dobrze, iż taką próbę podjęto. Czy w kibucu, jak u Orwella, byli równi i równiejsi? Zbyliśmy przeszłością, to jednoznacznie nie wynika, choć jednoznacznie wynika, że najcięższy był los kobiet. Przede wszystkim na pewno było dużo słów. Takie pranie mózgu na płaszczyźnie deklaratywnej, gdzie faktycznie miała być równość, także równość między kobietami a mężczyznami. Jednak w praktyce nie było żadnej równości. Jeśli chodzi o kobiety, to one nadal głównie pracowały w takich bardzo tradycyjnych rolach, a wszystkie stanowiska, jeśli można tak powiedzieć, i różne funkcje obejmowali cały czas ci sami ludzie. Przede wszystkim mężczyźni. Myślę, że podobnie jak w wielu takich eksperymentach, na płaszczyźnie deklaratywnej panowała równość, a w rzeczywistości niestety nie. Najbardziej chyba w całej książce zaskoczyło mnie, zupełnie nie miałem o tym pojęcia wcześniej, że kibuce lata świetności miały za sobą jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Ta część kibucowej historii jest właściwie nieznana. Tak, faktycznie tak było. Można powiedzieć, że w pewnej mierze kibuc się narodził bez związku z wojną. Ostatnio obchodziliśmy stulecie istnienia kibuców. Przyjmuje się, że pierwszy z nich został założony w 1910 roku. Jeśli chodzi o ten wątek wojenny, to jest on ważny w historii kibucu, ponieważ tak naprawdę po wojnie kibuc przeżył rozkwit, a przede wszystkim, by tak rzec, zasilenie populacyjne. Wielu Żydów, którzy przeżyli i wyemigrowali do Izraela, trafiło właśnie do kibuców. Chciałabym dodać także coś, co na pewno istotne jest tutaj w Polsce. Wiele z pomysłów na kibuc pochodziło właśnie stąd, także z Warszawy. Przykładowo kodeks Hashomer Hatzar organizacji kibucowej jest tak naprawdę żywcem wzięty z kodeksów organizacji młodzieżowych, które działały tutaj przed wojną. Czy w kibucu Holokaust był tabu, jak choćby Wpatrz pod miłość Grossmana? Tak, na pewno był tabu, podobnie jak u Grossmana. Nie mówiło się o tym, ale czuło się jego obecność. Przede wszystkim ze względu na obecność ludzi, którzy przyjechali z Europy i nosili w sobie to doświadczenie. Kibuc to było właściwie odcięcie od przeszłości i historii, co owocowało też między innymi nabożnym stosunkiem do Lenina i Stalina. Tak, to było odcięcie od historii. Kibuce były zakładane przez ludzi młodych tak naprawdę, dwudziestolatków, którzy nie za bardzo myśleli o historii, przeszłości, bo żyli w wiecznym teraz. Dla mnie ważne jest też to, że my jako dzieci nie za bardzo łapaliśmy niuanse związane z historią, Leninem czy Stalinem. To zupełnie do nas nie trafiało. W Polsce pani książkę sprzedaje się właściwie jako reportaż, a w Izraelu traktowana była, jeśli się nie mylę, bardziej jako powieść. Czym ona właściwie jest?
Oczywiście każdy czytelnik może ocenić to sam. Ja pisałam tę książkę jako powieść. Dla mnie to powieść oparta na rzeczywistości, zrobiona z rzeczywistości kibucowej, której ja sama doświadczyłam. Myślę, że te materiały, z których budowałam tę książkę, to były nie tylko piosenki i materiały, które faktycznie pojawiają się w książce, ale też rzeczywistość, jak trawa i ciemność, która w kibucu była specjalną ciemnością, taką gęstą, nieprzeniknioną, przez którą gdzieś tam tylko prześwitywały pomarańcze.